Dobra. Dobra, wiadomość wysłana. Dobra, no to czekam na odpowiedź. Dobra. To musimy chyba ten iść na następne piętro. Patrz, patrz, co tu pisze. No. Dobra. Tutaj coś innego? Nie, to jest to nie, samo. To samo. Dobra. Dobra. Odpisał ktoś? Na razie nie. Nie. Dobra, możemy czekać cały czas, nie? Niby ta, no ale nie wydaje mi się, żeby ktoś jak najszybciej ten... No, szczególnie, że my raczej tylko mamy dostęp do takich rzeczy. Dobra, myślę, że powinniśmy iść na następne piętro. Mhm, to dawaj. Kolejni! Strzelaj! A, prawie w ciebie trafiłem. Zabij go. Dobra, nice. Jeszcze jeden chyba. Ty patrz! Co tu, jakieś jakby... Drogi pracowniku, jeżeli nie jesteś pracownikiem rangi 4... Jezu Boże, jakie to głośne maszyny jakieś na górze. Czekaj, ja to tu przeczytam. Nie, co się dzieje. 4 szef lub wyżej zawartość na tym... Aha. Obchodź się z danymi ostrożnie, ponieważ nie możemy sobie pozwolić na utratę choć jednego wpisu. Dobra. Co to robisz? Co? Wziąłem sobie tabliczkę tak w razie czego, wiesz, co chodzi. Mhm, okej, okej. Dobra. Patrz, to są dane członka. Widzisz? No. Są numery danych członków, jak w Squid Game. Pierdzie, ty musisz to wszystkiego nawiązywać. No dobra, ale zapamiętam to na całe życie, jakby chcieli wysadzić. Czy masz spadochron na sobie? Nie. O kur... To jak ja? Dobra, pożyczysz mi. Słuchaj, masz, ty ze spadochronem, ja sprawdzę, czy nikt na nas nie czeka na dole. Okej, okej. Dobra. To idź. Ale ja jeszcze będę sprawdzał te dane może. Okej. Dane członka. Co tu się dzieje? To jest jakaś książka? Dane Sebastian White, zasłużony biznesmen i inwestor ze 100% zyskiem, zasłużył sobie na miano szefa TIS-u po tym, jak zarobił. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Miliard dolarów chyba na uczciwych transakcjach i inwestycjach. Aha, patrz, przeczytaj sobie, gdzie jesteś, patrz. Sebastian White. Jest tu jeszcze coś? No. O, jest kolejna skrzynka. Dobra, czytaj. Wladimir Pucerwic. Chyba jakiś Rusek. Szef ulicznego gangu panującego nad ulicami Moskwy, no. Zaoferował siebie i innych członków gangu jako ludzi do pracy w TIS-ie. Okazał się być świetnym strategiem w walkach zbrojnych i dlatego została mu zaoferowana praca jako szef rosyjskiego TIS-u. Czyli on był chyba tam w tym rosyjskim TIS-ie tym jakimś władcą? No, może. Okay. Dobra. Przez przypadek. Dobra. To chyba wszystko, nie? Czekaj, bo może jeszcze coś znajdę. Tu chyba nic nie ma, dobra. Dobra. Ej, mam jeszcze jakąś książkę. 1202. Dobra. Jakiś ten. Chin. Znaczy Chińczyk. Xiang Xiong Xiao. Chiński polityk w przyszłości pracujący nad usprawnieniem cenzury w Chinach. Ukończył studia z doktorantem i nagrodą za swój eksperyment z ładunkami wybuchowymi. To może on wysadzał to wszystko. Może i może on tworzy te bomby. Może on tworzy te bomby, właśnie też to chciałem powiedzieć. Dobra, wezmę sobie tą jedną książkę może. No, bo te dane członkowskie, one są, ten, puste jakby. W sensie, mi się wydaje, że one po prostu są niektóre, ten. Żeby były na nich coś zapisane. Albo, że jakoś zmazali czy coś, albo coś takiego. To no, w ogóle, to co zniszczyłeś, to tam chyba nic nie było. To. Dobra, to lecimy. No, ej, patrz jak się maszyna, rozbijamy to? Nie, zostaw. Nie, no, to... jeszcze nas poparzy albo coś. Znaczy, no, pobije. Ty, co tu się stało? Jak on oddycha pod wodą? Kto to jest? Weź to przeczytaj. Jeden z pierwszych ludzi ze świadomością przegraną na komputer. Co? Co jest? Jakie te... Świat może być lepszy, a świat będzie lepszy. Co jest? Co to jest? To? To, co otrzymałam w ręce. Wygląda jak ludzik... Może jego dziecko. Nie wiem, zatrzymałam to. Okej. Okay. No i co teraz? Jak my tam wejdziemy? Czekaj, ja rozwalę, bo ja boksowałem. O, czekaj. Ja tam wpłynę. O, bo... Czekaj. Uważaj. Zostaw go, nie bij, nie... Głupi! Przestań. Co? Daj mu wyjść. Jaki śmierć! Daj mu wypłynąć. Ej, no bo tu nie ma miejsca. Uduszę się zaraz. Oddychać muszę, bo się uduszę. Jak Grzesiu.
daj mu wypłynąć. Może nam powiedzieć coś ciekawego. Nic nam nie powie, to jest taki sam jak ci wszyscy z Tisu. Ja bym go zabił. Dobra. Gówniarz jeden. Dobra, no. I co teraz robimy? No nie wiem, no. Trzeba jakoś... Jak my stąd wyjdziemy? Masz jakieś klocki? Czekaj. Zbieraj ten. Wełna. To jest strasznie ten, słaby materiał, zbieraj. Wygląda jak jakaś wełna, tak mi się wydaje. Taka miękka strasznie. Ja idę dołem. Ej, bo tu są dywany. Idziesz dołem? Wiem, że ty się boisz wysokości, ale musisz sobie poradzić. Dobra, chill bomba. To ja wezmę, zbiorę te dywany, one mi posłużą jako takie pomocniki. Aha, on zejdzie po prostu, a ja sobie skoczę tym. Okej, może być. Dobra, cyk. Nie mogę tego tu stawić. Dobra, tak to zrobię. Co to jest? Jakby jakiś blok dziwny. Dobra. O Boże, jak tu jest wysoko. Co jest? O Boże, prawie bym spadł. Dobra. Ale nawet nie wiem, gdzie jest spadochron. Dobra, palimy to. O, widzę go. Co on tam robi? Cześć. O! Dobra, jestem. Siema. Co tam? O! Jakieś... Ej! Przygotowanie dla pracownika. Co ty zrobiłeś? Nie wiem, spaliłem jakieś książki głupie. Aha, okej. Okay. No okej. Okay. Dobra. Dla IB jakiegoś? Znak. Co, nie wiem, co to. Nawet. No chodź. Dobra. Okej. Okay. To dobra, idziemy. Właściwie co my teraz mamy? Nawet nie wiem, gdzie jest następna baza. No, też się zastanawiam właśnie. Może. Nie, no to nie może być wszystko chyba, nie? Tam jest jakiś budynek. O, czekaj. Ale poczekaj, najpierw czekaj. Za wcześnie, żeby tam iść. Przecież go wcześniej nie było, to jest jakieś podejrzane. Musimy się bardziej przygotować. Co tu się dzieje? Też się zastanawiam, tego tu nie było wcześniej. Dobra, nie, wiesz co, pójdziemy tam, ale nie teraz, bo jesteśmy za słabo uzbrojeni, wiesz? Chcę tylko sprawdzić. O kurde. Ty. O kurde, dobra, nie, jeszcze nie, bo tam może go na nas czekać ludzie z Tisu. Chodź. To gdzie idziemy? Ja wypiję Domestos, żeby szybciej chodzić. O, ale jestem na fazie. Chodź. Parzek szybko chodzę, widzisz to? No, dobra, dawaj, idziemy. Wiesz co? Przecież tego wcześniej tu nie było. My dosłownie 20 minut temu tu wchodziliśmy. Tu. No, dobra, no ale... Przecież tego nie było. Ktoś to musiał przygotować w takim razie. No, czyli ktoś tu jest. Tak samo tamto, jak to się niby pojawiło w tak krótkim czasie? Skąd mam wiedzieć? Nie wiem, serio, to jest dla mnie jak dziwne jakieś. Jakim prawem to się pojawiło? Ale przecież metrów 20 minut wybudować, jak oni to zrobili? No nie wiem, no może ktoś po prostu, może to jest jakiś, nie wiem. Gotowiec? Może jakaś technologia. Gotowy metro, ten, drukarka 3D. No może to jest jakaś technologia nowa po prostu. No nie wydaje mi się, nie wiem. Znaczy to musi być technologia, no przecież niemożliwe, żeby to się tak zbudowało szybko. Zaryzykował i tam wszedł. Wiesz co? Nie wiem. Tylko jeszcze zostawię jedną tabliczkę. Okej. Okay. O, spoko. Dobra. No nie wiem. Wchodzimy?